Dobra. Dobra. Witam szanowny grono graczy. Ja z Jerbą zaczynam dzień i go kończę. Ale powiem wam, że fajnie działa. Tak dziwnie. Ja kupiłem, może będzie kryptoreklama jakaś taka, ale kupiłem sobie zestaw, chcę wam pokazać. Jerba Mate Green i powiem wam, to jest mieszanka ziołowa. I działa ciekawie. Z tego względu, że nie ma takiego skoku nagle, jak pijecie kawę. Powera. Później szybko to spada i chce wam się spać. Tutaj jest taki jednostajny, na serio. Jednostajny przez długi okres czasu. Fajny power, jesteś tak skoncentrowany, jest energia, jest porządek, naprawdę fajna sprawa. Testuję, zobaczymy w okresie jakimś takim czasu, jak to naprawdę działa. Ale jak na razie, nawet się przyzwyczaiłem do smaku tej trawy, chociaż to nie trawa, wiadomo, ale spoko sprawa. Słuchajcie, pogadajmy o Intel Extreme Masters, gdzie ja będę? Gdzie ja będę? Słuchajcie, pierwsza sprawa, HyperX, będę miał stream z HyperXów, u HyperXa, jeżeli chodzi o to wydarzenie, to będziemy dokładnie tutaj. To jest A9, to jest takie stoisko HyperXa, tam mają ten sprzęcier wystawiony też i tak dalej. I tam będą streamerzy różni. Ja będę w sobotę od 15 do 16 sobie streamował. Wcześniej, troszkę wcześniej, trochę i po streamie można wpaść i przywitać. I będę streamował jeszcze od 13 do 14 w niedzielę. Więc godzinny stream, żeby się przywitać. Halo, halo, to ja. Halo world. Ale będę streamował na moim kanale. I później HyperX będzie to transmitował u siebie, ale chodzi to głównie o to, żeby zrobić jakieś fajne transmisje z Intel Extreme Masters, pograć z wami i po prostu chwilę pokaworzyć, bo to godzina to jest bardzo mało na hotsa ogólnie, żeby coś krytycznego zrobić. Więc zapraszam. No i oczywiście będzie mi można złapać na turnieju hotsa. Mogę powiedzieć, że Blizzard ma dość duże stoisko, jak tutaj widzicie, C7, bardzo duże, tam będzie sklep Blizzarda i tak dalej, więc można dorwać fajne rzeczy, myślę, że też taniej, mam nadzieję, mam nadzieję, więc zapraszam serdecznie. Słuchajcie, jeżeli ktoś pierwszy raz był w ogóle na Intelu, jak nie macie biletów, to wchodzicie głównym wejściem, jak macie bilety, to wchodzicie od lewej strony, jak macie premium bilety, to wchodzicie tutaj, ale premium, takie wiecie, drogie, no i tutaj jest wejście też do prasy. Jak ktoś ma prasówkę, tak to wygląda. Ale przejdźmy teraz do fajnych rzeczy. Słuchajcie, moi drodzy, ja będę się starał być głównie na hotsie, ale zobaczę, jak to moja towarzyszka podróży będzie chciała. Ona jest fanką StarCrafta, ale hotsa ja chcę. Słuchajcie, będę na pewno na odsłonie nowego bohatera. Hej, odsłona nowego bohatera. Protosić górą, mam nadzieję. Następnie rozpoczęcie turnieju też chciałbym być, szczerze powiem. No i w ogóle najlepiej to bym tam usiadł i stamtąd nie wychodził. No ale konkurs z nagrodami, why not? Ale sesja Q&A z gościem, który tworzy hotsa, no to tam będziemy, tam będę na pewno. I panel o nowym bohaterze, why not? Posłuchamy, zobaczymy. No i wielki finał oczywiście. Tak więc łapcie mnie na widowni, jak chcecie się przywitać. To jest najlepsza sprawa pod słońcem. Chodź górą. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja obecnie jestem na platynie 5, byłem na platynie 4, wtopiłem 5 meczów z rzędu wczoraj, pracując na przemian, grając i spoko, nie dostałem rage'a. No dobra, dużo jerby biłem wtedy i stwierdziłem, dobra, okej, okay. Rage is off. Więc myślę, że powrócę do P4, jak się skupię, ale tak jak mówię, idzie koniec sezonu i nowi gracze przychodzą ewidentnie, tam za bardzo nie wiedzą, co trzeba robić. Najlepiej stać na midzie i się tam tłuc nawzajem. No, ale spoko. Sezon czwarty nadchodzi, jestem ciekaw, jakie będą do nas przyszykowane niespodzianki na sezon czwarty. Pewnie będzie to też sezon testowy w pewnym sensie, ale mam nadzieję, że już tam będzie uwzględnione na przykład doświadczenie gracza, prawda, przy wyszukiwaniu jeśli chodzi o MMR, bo obecnie jak sprawdzą sobie niektórych graczy, tam 400 meczy, tam 500 meczy, nie? To jest taki standard teraz do tego, tak bardzo trudno się czasami dogadać, bardzo trudno. Okej, moi drodzy, dzięki za uwagę, to jest taka krótka opowieść na temat, hej, gdzie ja będę, gdzie ja w ogóle będę. Tak więc do zobaczenia następnym razem, już na IEM-ie, bo ja dzisiaj jadę do Sosnowca, do klubu, tam gdzie mamy spotkanie z Jarokowcami, wizę mam, ale będzie też mega anons po Intel Extreme Masters, taki huge, gdzie mogę tylko powiedzieć, że no nic nie mogę na razie powiedzieć, oprócz tego, że będzie huge anons związany z Diablo, co ciekawe, what the fuck, Diablo, no, Diablo, trzymajcie się, na razie, hej.